witam w kolejnym motovlogu. Dzisiaj lecimy sobie z już z Darią po wypadku. Lecimy się spotkać z dwoma chłopakami z TikToka. Nagramy sobie razem jakiś materiał. Ej, lusterko mi się przekręca. Dobra, jeźdź na stacji, poprawimy coś. Końcówka września, pogoda chłodnawa, ale jak na pełny ubiór ujdzie, no ujdzie, nie powiem, że nie. Jeździło się w gorsze albo w deszcze. W sumie to byliśmy umówieni na 16, a już jest po, ale chyba czekają na nas. O Jezu, te tory. Dzwonić? Dobra, ja odebrałem. Słyszysz mnie, Daria? Słyszysz? A few moments later. Nie, ale nikogo nie słyszę. 2 hours later. Ty masz pairing włączony. Weeks later. Halo, halo, halo. A nie, gdzie ty? No. Daria? No, gotowi? Jedźcie pierwsi, prowadźcie. Dobra. Będziemy szukać drogi na górze. Dawaj, majster. Jedź. Ale ci się drze ta R-ka. Jezu. Co ty masz tam za wydech włożony? A fake kakrap jest. Aha. Okej. Tylko pamiętajcie, że jedzie z nami Daria, także spokojnie. No, cyk go dawać, kurwa. Wszyscy jesteśmy? Nie ma Mateusza. Jego rozłączyło. No, God! Ktoś cię odwalił, majster. Nic nie ruszałem. Ta, samo się zepsuło. Dzwoni jeszcze raz. Kurde, Seba, w tej zbroi taki kurde szeroki jesteś z tyłu, ramiona tak ci widać. Ja bym jak robot jakiś, kurwa. No serio, jakieś kurde, jakby ręce wszczepiane, o patrz! Halo? Bo... ktoś, kogoś rozłączyło, bo dzwoni ktoś. Jeszcze raz. Mateusz jest? Nie ma go znowu. Chcesz jeszcze jedną bluzę? Nie ma ich. Dzwonią do nas, ale ja nie mam jak odebrać. Ty tym bardziej, bo ty masz ten, w kieszeni telefon. Spróbuję odebrać, może nas wszystkich połączy. Czekaj. No. Darii nie ma. Wiecie co, ona ma telefon w kieszeni, nie? I nie odbierze sobie o taką. Nie ma uchwytu. O, jest Darii. Jesteś? Ja jestem. O. Surprise, motherfucker. No to dobra. Na też tam rozłączył. Nie, no bo jak odbieracie, to ja też przyłączę, bo ja cały czas jestem. Jakby mnie rozłączyło, to bym wtedy musiała odebrać. Dobra. Dobra, możemy jechać. No. Ej, Mateusz, weź poczekaj trochę. No jedź. Dobra, spoko, mam jedynkę, nie wchodziłam.
znowu nie ma. Co on tam klika cały czas? Kurde! Cały czas widzę tylko z ręką w telefonie. No muszę odebrać. No teraz Daria się musi dołączyć tylko. Ją chyba automatycznie weźmie zaraz. Mam nadzieję. Już widzę ten tytuł odcinka. Walka z interkomami. Okej. I tu. Mateusza znowu rozłączyło. Kurde. No po prostu no nie. Boże, czy ty to widzisz? Kurde, za każdym razem jak cię rozłącza i dzwonisz, ja muszę rękawiczkę ściągać i odbierać. Serio? No, bo mi nie działają mi. Ty, a może ten pomad ci pożyczyć, bo mam. Muszę, a mam luz zbity. Gej! Ja założę, mam coś takiego w interkomie, że tam przez parę sekund, jak odbieram, to tak strasznie wszystko ci usłyszę. A dopiero potem się normalnie. Dobra pogoda jest. Ja bym miał teraz w upale stać, tutaj mam kurde, piec mi grzeje. To mi się chyba, nie wiem. O, policja stoi. O kurwa. Dmuchają. Ja pierd... Widzieliście ten filmik, co gościu podjeżdżał Anglikiem? I go, pasażer dmuchnął i proszę jechać, samochód zjedźcie. Pod policyjny najlepiej. No bo się musimy gazki ściągnąć. No tak. Można? Jedźcie panowie. Jedziemy? Jedź, no jest, no. O, bardzo fajny pan policjant. Krótko trzeba ruszyć. Jezu, chłopie, ogólnąć idzie tutaj. Tutaj jest taki fajny tunel, jakbyście chcieli. Można sobie zdjęcie zrobić, albo fajnie wydechu posłuchać. Wyłączyłem. Twoi? No i przypał. Uważaj, Daria, bo piasek. No i zgasł mi. Ej, jak przykro, ojej. No i teraz, o kurde. Nie ładowałem, a dobrze. O Boże! Dobra, nie popisuj się, ja chciałem tylko przestawić go trochę. Na jakieś gogle, znaczy na coś tam wrzucisz, na jakiś dysk, nie? To ogarniemy jakoś. Ja chyba lecę do tej żafy tam obok tej manufaktury na tego hot doga, kurwa. No to lecimy tam. No kurde. Okej. To niezłe agenty.
W nocy na przykład ten Angry Czesław, nie? To live robił, No. To tam bez wydechu chyba raz, to mu się wydech urwał z jakimś ziomkowi. No, oglądałem to, no. Nice. Dobra, ja tu na prawo odbijam, także się ma. Na razie, hej. Arra. No ja jak kupiliśmy tą CBR-kę Darii i wracałem nią, no to gościu mi zjechał, w Sandomierzu już, z gościu mi zjechał, wyprzedziłem go, no i co, i kurde, była 90, no a to pode mną to poleciało setkę ledwo i zaraz mi wyprzedzał z powrotem on. Mnie to chyba rozłączało dlatego, że ja nosika jest miałem odpalonego i może po kilku minutach brało tak, że aplikacja tyle zamykało, nie wiem właśnie. A, ale może. Teraz bez Janusza jadę, nie? I ogólnie potem jak tam rozłączyło takim razem, to potem od tej pory bez Janusza i ani razu, nie? Nie rozłączyło. Aha. Ja tam heblom trochę ufam, nie? Bo takie sytuacje raz miałem, że no jakby były słabsze, to bym już, no może nie to, że leżał, tylko bym się wbił, nie? W dupę kilka razy. Aha. Heblom ja też ufam, ale swojej reakcji nie ufam. Na razie, do następnego. Dobra. Dzięki za obejrzenie filmiku. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i subskrypcję. I do następnego filmiku. Hej, cześć!